John van den Brom zaprezentowany. Holender przejął Lecha Poznań po Macieju Skorży. W przeszłości trenował takie kluby jak Anderlecht Bruksela, KRC Genk, Vitesse Arnhem, AZ Alkmaar czy też FC Utrecht. Analizując sobie jego trenerskie CV, no trudno się do czegokolwiek przyczepić. To naprawdę na papierze wygląda na bardzo przemyślany wybór, na wybór, który nie chcę powiedzieć, że gwarantuje sukces, bo w piłce nie ma żadnych gwarancji, ale wybór, który ma swoje bardzo solidne, logiczne podstawy. Człowiek, który w przeszłości pokazał, że potrafi grać ofensywnie, potrafi stawiać na młodych, potrafi utrzymywać dobrą atmosferę w zespole. W zasadzie z żadnego klubu nie odszedł w takim poczuciu porażki, że coś mu nie wyszło. Do stolicy Wielkopolski przywiózł także swojego asystenta, niegdyś świetnego piłkarza Deniego Lanzata. Taki sztab na papierze robi wrażenie. Można też być względnie spokojnym o aklimatyzację nowego trenera w Lechu Poznań, gdyż widać podobieństwa między jego stylem a tym klubu. Filozofia futbolu, często powtarzał trener, że jest zbieżna z klubem, strategia klubu, ofensywa i młodzi zawodnicy. Wydaje mi się, że w tym sezonie będziemy chyba częściej oglądać młodych zawodników na boisku niż to miało w poprzednim sezonie za trenera Skorży. Tym bardziej, że wiemy, że trener Skorża za bardzo nie lubił grać młodymi zawodnikami. Co? Mi się wydaje, że to nawet nie była kwestia tego, czy lubił, czy nie lubił. Po prostu był bardzo zafiksowany na to, żeby osiągnąć cel. I to się Maciejowi Skorży udało. W początkowych fazach sezonu dawał więcej szans młodzieży, potem jednak w decydującej fazie nie było już miejsca na eksperymenty. Van den Brom znany jest ze świetnej pracy z młodymi piłkarzami. Czym innym jest praca w Belgii z utalentowanymi technicznie zawodnikami, którzy mogą skupić się tylko i wyłącznie na kwestiach taktycznych, a trener może skupić się na tym, jak dotrzeć do piłkarzy, jeśli chodzi o jego wizję gry, w pewnym sensie rozumienie piłki, bo nie musi skupiać się na takich sprawach podstawowych. W Polsce czasami jednak musi zejść troszkę niżej i skupić się na tych bardziej podstawowych aspektach. Holender nie ma dużo czasu do startu sezonu. Obecnie zespół znajduje się na zgrupowaniu w Opalenicy. W czwartek Lech zagra sparing z Pogonią Szczecin, a już 5 lipca mecz eliminacji do Ligi Mistrzów z Karabachem.